Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i witam Państwa na kolejnym webinarium odbywającym się w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. To jest inicjatywa realizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie Labimp. I nasze dzisiejsze webinarium odbywa się w ramach miesiąca sierpnia, który jest poświęcony ekodziałaniom w bibliotece. To jest taka niezwykła szansa na to, żeby porozmawiać, jak realizować działania ekologiczne, jak realizować edukację ekologiczną, ale jak również sprawdzić, by biblioteka była miejscem przyjaznym środowisku. Nasze dzisiejsze webinarium poprowadzą dwie zaproszone prelegentki, pani Hanna Łozowska i pani Małgorzata Trejtowicz, które już są dzisiaj z nami. Obie z Biblioteki Gdynia, podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem, a temat webinarium brzmi Biblioteka dla planety, jak być bardziej świadomym i mniej szkodzić. Zanim jednak oddam głos naszym prelegentkom i zaproszę na część właściwą webinarium, to chciałam Państwu przypomnieć, że w sierpniu odbywa się również kolejna edycja naszego konkursu Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody z Labimp. I w związku z tym zapraszam do tego, aby opisywać Państwa pomysły na edukację ekologiczną, albo doświadczenia, albo pomysły właśnie na organizację pracy biblioteki i umieszczać je na portalu Labimp. Szczegóły, jak to robić, są zamieszczone na labimp.pl. Ja za chwilę też wkleję na czacie link. Link do artykułu informującego o tym, jak wziąć udział w konkursie. Dodam tylko w tym momencie, że laureaci i laureatki konkursu otrzymają czytniki e-book, więc bardzo zachęcam do tego, żeby brać w nim udział. Na zgłoszenie czekamy do 31 sierpnia. Prawda, że sierpień ma 31 dni, a nie 30? Dobrze. To ja w takim razie oddaję głos naszym już prelegentkom. Zapraszam. To przede wszystkim dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Chcemy w ogóle przede wszystkim podziękować, że Państwo tutaj do nas dołączyli. Oczywiście my Państwa nie widzimy, ale bardzo prosimy o jakieś sygnały i też komentarze na temat tego, co mówimy. To będziemy wiedzieć, że mówimy do Państwa. A przede wszystkim też nie chcemy występować tutaj w charakterze super ekspertek, ponieważ my też się uczymy. No i liczymy na to, że zarówno nasze rozwiązania, ale też Państwa pomysły to będą takie punkty do tego, żeby szukać inspiracji, wzajemnie się inspirować. To może zaczniemy od przedstawienia się. Tak, witam serdecznie i witam serdecznie różne miasta w Polsce. Cieszę się, że nie jesteśmy tutaj tylko lokalnie trójmiejsko, ale odzywają się bibliotekarze z różnych zakątków Polski. Ja się nazywam Gosia Trejtowicz i pracuję w dziale marketingu i promocji Biblioteki Gdynia. Wcześniej miałam okazję pracować jako bibliotekarz, a jeszcze wcześniej jako redaktor i dziennikarz głównie lifestyle'owy. Ja nazywam się Hanna Łozowska i pracuję razem z Gosią w dziale marketingu i promocji literatury Biblioteki Gdynia. Nie byłam bibliotekarką, tak jak Gosia, więc tutaj myślę, że jej doświadczenie w tym zakresie będzie bardzo istotne też. Zajmuję się literaturą, więc myślę, że też będę mogła Państwu coś podpowiedzieć, jeżeli chodzi o dobór księgozbiorów w zakresie literatury niefikcjonalnej, która właśnie porusza temat ekologii, bardzo szeroko rozumianej, czy temat kryzysu klimatycznego. No i jeszcze tak pokrótce powiem, o czym będziemy opowiadać. To znaczy mam nadzieję, że troszeczkę oprócz tego, że clue naszego spotkania jest to, że opowiemy o różnych działaniach, które my podejmujemy i które podejmujemy właśnie jako biblioteka dla czytelników, ale też tych, które podejmujemy tutaj sobie wewnątrz, to znaczy już jako biblioteka dla pracowników i różnych działaniach około biurowych, które mają troszeczkę nas skłonić do tego, żeby być mniej szkodzącym środowisku. Dokładnie tak. A powiedziałam o tym, że mniej szkodzącym środowisku, ponieważ zakładamy, że tak naprawdę
No, nasze istnienie uniemożliwia to, żeby nie szkodzić środowisku w ogóle. Wychodzimy z takiego założenia, że dobrze jest wprowadzać pewne elementy, czy jakieś pewne elementy samoograniczania się, czy też podejmowania takich działań, które ograniczałyby na przykład konsumpcję albo budowałyby nowe postawy wobec konsumpcji, że to już jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę też nie możemy ograniczyć się całkowicie, to znaczy zawsze jest tak, że coś wybieramy. Czasem wybieramy rower jadąc do pracy, ale innym razem musimy przewieźć coś ciężkiego i musimy wybrać samochód. Oczywiście na to też są rozwiązania, o których Państwu opowiemy, ale generalnie to, że nie jesteśmy idealni w zakresie bycia mniej szkodliwym dla planety, to nas absolutnie nie dyskwalifikuje, nie czyni nas z nas przestępców wobec środowiska. Po prostu każdy ten gest, który możemy wykonać, to już jest bardzo dużo. Dokładnie. Te idee, które staramy się promować i wprowadzać jako obywatele, jako bibliotekarze, one się poruszają wokół dwóch pojęć, zero waste i less waste. Zero waste, czyli mówiąc w języku polskim, zero marnowania. Życie według tej idei sprowadza się do stosowania określonych zasad i to są tak zwane 5R z języka angielskiego. I one też wskazują, jakie działania można po prostu podejmować na co dzień. I pierwsze R to jest refuse, czyli odmawiaj, czyli wtedy, kiedy staramy się nie używać przedmiotów, które zostały wytworzone w trakcie szkodzenia środowisku i w ogóle odmawiania generowania niepotrzebnych odpadów. Drugie R to jest reduce, czyli ograniczaj. I tutaj staramy się nie używać jednorazowych opakowań i przedmiotów, które szybko się niszczą i po prostu stają się śmieciami. Trzecie R to jest reuse, czyli wykorzystaj ponownie. Tutaj dajemy drugie życie przedmiotom, na przykład wykorzystując butelkę jako wazon, czy oddając zużyte ubrania drugiej osobie, znaczy właściwie nie zużyte, tylko po prostu, które były wcześniej używane. Kolejne R to recyklinguj. I ostatnie ROT, czyli kompostuj, wtedy kiedy staramy się, aby wszystkie wytworzone przez nas odpadki jedzeniowe trafiły do kompostu lub po prostu zostały zrecyklingowane. I oczywiście na końcu tej drogi jest idea tego, żeby w ogóle nie wytwarzać śmieci, co oczywiście jest bardzo trudne do realizacji, dlatego to drugie pojęcie less waste, czyli mniej marnowania, jest taką łagodniejszą wersją i ogranicza się po prostu do tego, że staramy się zmienić nasze nawyki na te bardziej pomagające środowisku oraz ograniczyć konsumpcjonizm, żeby po prostu tworzyć mniej śmieci. Tak jak wspomniałam na początku, my nie jesteśmy ekspertkami w tym zakresie, to znaczy dowiadujemy się pewnych rzeczy oczywiście i staramy się je wprowadzać w takim wymiarze, w jakim mamy możliwość. Tutaj głęboko wierzę, że każdy ma jakieś swoje zadanie, to znaczy naukowcy edukują, przeprowadzają badania i tę wiedzę też nam przekazują. Natomiast tak jak instytucje kultury mają możliwość przekazywania tej wiedzy dalej na szerszą skalę, zapraszania też takich autorytetów do siebie, do bibliotek, osób, które mogą poprowadzić jakieś warsztaty, które mogą poprowadzić jakieś spotkanie z tego zakresu, czy też wybieranie odpowiedniej literatury. To wszystko jest zadanie bibliotek, więc tutaj chyba nie obwiniamy się za to, że nie mamy wiedzy eksperckiej, ale chciałyśmy wskazać Państwu, skąd my czerpiemy i też polecić właśnie kilka platform, z których po które warto sięgać, bo zawierają rzetelne informacje z tego zakresu. I pierwszą taką platformą, ja w ogóle jeszcze powiem, że mogą Państwo dopisać też swoje strony, z których Państwo korzystają, czy fanpage, czy też innego rodzaju media i być może uda nam się je wytłuścić. Ale chciałam powiedzieć, że pierwszą taką stroną jest Nauka o Klimacie, naukaoklimacie.pl, jest też oczywiście fanpage na Facebooku. To jest profil, który jest prowadzony między innymi przez profesora Szymona Malinowskiego i Marcina Popkiewicza i być może jakiś czas temu dotarła do Państwa informacja o
w filmie Można panikować. To jest film, który właśnie opowiada o życiu profesora Malinowskiego, więc są też tam wątki biograficzne. Natomiast bardzo dużo mówi o jego działalności w ogóle wokół edukowania o klimacie. Profesor Malinowski zajmuje się badaniem kryzysu klimatycznego od kilkudziesięciu lat i tak naprawdę przez te kilkadziesiąt lat nie był słyszalny. Dopiero teraz zauważamy taką większą modę na to, żeby mówić o ekologii, żeby mówić o kryzysie klimatycznym, co jest bardzo w ogóle fajne, że to się dzieje i że częściej poruszamy ten temat. To też wydaje mi się ciekawe zagadnienie w kontekście depresji klimatycznej, czyli tego odczuwania bezradności pojedynczego człowieka w stosunku do zmian klimatu, od których media nas informują, które to zmiany no, tak naprawdę naszą przyszłość bardzo przerażająco prognozują. Więc tym bardziej niepokoi mnie, co musi odczuwać w tym momencie profesor Malinowski, który taką wiedzę posiada, wiedzę naukową, wiedzę rzetelną, od lat i przez lat nie był słyszany. Teraz jego głos troszeczkę wybrzmiewa i mam nadzieję, że będzie wybrzmiewał bardziej. Extinction Rebellion Polska to jest z kolei część międzynarodowego ruchu, który wyrósł na takiej idei pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego, jeśli tak można powiedzieć. I tutaj główny zarzut kierowany jest właśnie do polityków, którzy mogliby wprowadzać pewne ograniczenia, na przykład dla wielkich korporacji czy dla przemysłu, żebyśmy troszeczkę mniej degradowali ziemię. Dlatego też takie hasła, które się pojawiają przy tym, które są promowane w zasadzie przez tę organizację, to mówcie prawdę, działajcie teraz i działajcie ponad polityką. Działajcie teraz, ponieważ tego czasu nie zostało nam wiele. Kolejne źródło, które chcemy polecić, jest to zielonasieć.pl, czyli oficjalna strona Polskiej Zielonej Sieci. I to jest organizacja, która skupia ekologiczne organizacje działające w największych miastach w Polsce. I na tej stronie można sprawdzić, skąd pochodzą fundusze w Polsce i jak te fundusze uzyskać, które miałyby służyć ochronie środowiska. I oni promują w ogóle wszelkie inicjatywy obywatelskie, ale też edukację w szkołach. Można tam między innymi znaleźć scenariusze lekcji no w szkole, ale myślę, że spokojnie można ich też użyć na lekcjach bibliotecznych. I strona dla klimatu to jest strona tematyczna programu klimatycznego właśnie Zielona Sieć i tam już możemy sięgnąć po konkretne źródła, nie tylko polskojęzyczne, ale wszelkie raporty dużych organizacji międzynarodowych dotyczących klimatu i na tej podstronie dla klimatu.pl również możemy znaleźć konkretne rozwiązania, jak na przykład zmniejszyć zużycie elektryczności, żeby płacić niższe rachunki, jak można sprawić, że nasze jedzenie będzie zdrowsze, a czy miejsca pracy bardziej zielone. Także oba te źródła serdecznie polecamy. A tutaj jeszcze dodam, bo widzę, że pani Kasia też pisze, że poleca również program edukacji ekologicznej prowadzony przez Centrum Edukacji Ekologicznej ekologia.co.org.pl. I w tym momencie, kończąc temat źródeł, który oczywiście jest tylko lekko zarysowany, a o źródłach w literaturze będziemy mówić w końcowej części naszej prezentacji, chcielibyśmy zadać pytanie, z czym kojarzy Wam się kryzys klimatyczny? Jakie główne pierwsze hasła przechodzą Wam do głowy? Śmiało piszcie. Czekamy na te odpowiedzi na czacie. Już widzimy, że jest ocieplenie, brak wody, susza, smog, susza ponownie, bo to chyba jest coś takiego, co wszyscy zauważamy gołym okiem, zwłaszcza teraz, czyli latem. Tony śmieci, brak żywności, śmieci w oceanach. Wymieranie gatunków, topnienie lodowców. Tego nie umieściłyśmy w naszej prezentacji, ale rzeczywiście topnienie lodowców już w tej chwili, na przykład pokrywa lodowa Grenlandii, to też naukowcy zbadali,
zmieniła swoją wagę do tego stopnia, bo oczywiście stopiła się, do tego stopnia, że Ziemia odchyliła się na swojej osi, czyli to jest w ogóle nasz wpływ jakiś ponadplanetarny na degradację Ziemi. Zagłócenia w dostawach prądu, degradacja środowiska naturalnego, mnóstwo świeci, migracje, tak, migracje w ogóle jako konsekwencja tego wszystkiego i migracje, które też no, na skutek niemożliwości życia w różnych rejonach Ziemi prawdopodobnie będą się zwiększać. Pożary lasów, zmiany temperatury. Okej, to poprosimy o naszą prezentację, o slajd czwarty. O, już go widzę. No właśnie tutaj sobie umieściłyśmy kilka takich haseł, które z kryzysem klimatycznym się wiążą. One oczywiście nie wyczerpują tematu. To, co chciałam Państwu też powiedzieć, to to, że jeszcze w 2018 roku Guardian bodajże był inicjatorem tego przedsięwzięcia. Przestaliśmy mówić o globalnym ociepleniu i przestaliśmy mówić o zmianach klimatu. Zaczęliśmy mówić o globalnym przegrzaniu i zaczęliśmy mówić o kryzysie klimatycznym. A wszystko po to, żeby właśnie podkreślić, że problem jest poważny i nie można koło niego przechodzić obojętnie. Wymieniłyśmy sobie kilka zagadnień związanych z kryzysem klimatycznym i jednym z nich jest woda, to znaczy to, o czym Państwo wspomnieli, czyli susze, wysychanie wód gruntowych, ale też za ogromne zanieczyszczenie oceanów. Na pewno gdzieś tam do Państwa dotarły zdjęcia, bo chyba nie sposób ich nie zauważyć, to znaczy zdjęcia, które pokazują rafę koralową całkowicie wybieloną, wybieloną z powodu właśnie zakwaszenia oceanów środkami chemicznymi, a jednocześnie widzieliśmy też zdjęcia, na których zwierzęta no, mają na przykład brzuszki wypchane plastikiem i to też sugeruje, że problem jest bardzo poważny. Kolejne zagadnienie mody i etycznej mody, które co jakiś czas pojawia się w wiadomościach, głównie w kontekście wykorzystywania taniej siły roboczej i faktu, że w fabrykach dużych koncernów warunki pracy po prostu są nieludzkie, ale oczywiście chodzi też o to, żeby ubrania były produkowane bez dewastacji planety. Stąd też właśnie etyczna moda mówi o tym, że możemy wybrać materiały, które są biodegradalne i wegańskie, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale właśnie nie używające futer czy skór zwierząt i przy okazji właśnie dbających o rodzaj dobranych materiałów. Plastik, o którym troszeczkę wspomnieliśmy, plastik, czyli plastik, który się nigdy nie rozkłada, na zawsze zostanie gdzieś w glebie, oczywiście możemy go przetwarzać, ale trzeba pamiętać o tym, że liczba takich przetworzeń plastiku czy ponownego wykorzystania plastiku jest ograniczona. Bardzo często mamy na przykład na plastikowych butelkach, naczyniach mamy oznaczenie z cyferką, oczywiście im ta cyferka jest większa, tym więcej razy plastik był przetworzony, tym gorszej jest jakości i tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy mogli wykorzystać plastik ponownie. Co oznacza, że po prostu kluczem do tego, żeby plastiku znów w glebie, w ziemi było mniej, czy w oceanach, jest oczywiście nie kupowanie go, nie napędzanie popytu na plastik. Wspomniałam też, nie wspomniałam, ale napisałam o mikroplastiku, czyli plastiku, który tak naprawdę już wszyscy mamy w swoich organizmach, ale też o plastikowych skałach. Plastikowe skały to z kolei plastik, który na stałe stał się jedną z warstw geologicznych Ziemi. W niektórych miejscach rzeczywiście odkrywa się po prostu plastik, który jest już na stałe przyklejony do różnych warstw skał. Paliwa kopalne to jest kolejny ogromny problem, problem, o którym się bardzo dużo mówi, również w kontekście różnych form transportu i wybierania takiego transportu, który jest ekologiczny. I tutaj w zasadzie mamy ogromne zagadnienia, ogromną liczbę zagadnień od kopalń odkrywkowych, aż po pył zawieszony. Pył zawieszony, czyli ten, który znajduje się w smogu.
Akurat w Gdyni mamy to szczęście, że rzeczywiście tego smogu nie ma aż tak dużo, ale chyba to wynika po prostu z tego, że wiatr przedmuchuje dobrze smog w Trójmieście. Natomiast nie znaczy to oczywiście, że Gdynia pod tym względem jest bardziej ekologiczna niż inne miasta. Oczywiście większość miast walczy z ruchem samochodowym, z ruchem samochodów spalinowych, bo to one w dużej części przyczyniają się do powstawania smogu. Tutaj wspomniałam też o śladzie węglowym. Państwo pewnie doskonale się orientują, czym jest ślad węglowy, ale tak dla uściślenia powiem jeszcze, że jest to po prostu nasze indywidualne zużycie węgla, które powoduje nawet nie w tym sensie, bo to oczywiście nie jest dobrze powiedziane, zużycie węgla, bo mało kto z nas kupuje węgiel, no chyba że ogrzewa własne mieszkanie. Natomiast każdy nasz ruch, każda nasza podróż samolotem, każda podróż samochodem, wybór towaru, który kupujemy, skąd on do nas przypłynie czy przyleci, wybór żywności, zużycie wody, zużycie energii elektrycznej, to wszystko powoduje właśnie ten ślad węglowy, który pozostawiamy, czyli przyczyniamy się do degradacji środowiska, do degradacji powietrza. I wreszcie te wszystkie zagadnienia, o których wspomniałam, wpływają na już dzisiaj diagnozowane przez naukowców tak zwane szóste wielkie wymieranie. Do tego doprowadziła przegrzanie planety, emisja gazów cieplarnianych i w konsekwencji ich wpływ na wszystkie gatunki, więc już teraz zauważamy, że niektóre gatunki, które jeszcze do tej pory istniały, po prostu wymierają. Mówimy też, co w ogóle jest bardzo ciekawe, mówimy też o epoce antropocenu, już nie holocenu, ale antropocenu, które gdzieś tutaj pojawia się jako około 2000 roku po raz pierwszy w rozprawach naukowych. Antropocen ma właśnie podkreślać ten ogromny, tą hipersprawczość człowieka, ogromny wpływ człowieka na to, co się dzieje z naszą planetą. I to są zmiany, jakich Ziemia nie widziała od setek tysięcy lat, jeżeli nie więcej. Więc wpływ jednego gatunku na pozostałe gatunki doprowadza do tego, że możemy tak naprawdę wyróżniać nową epokę geologiczną. I w kwestii właśnie nawiązania do codziennych decyzji i konkretnie decyzji tego, co położymy na naszym talerzu, przechodzimy do tematu produkcji mięsa i spożywania też oczywiście nabiału i jajek. I jak produkcja mięsa wpływa na naszą planetę. Tutaj właśnie mamy statystykę pokazaną w prezentacji. Aby wyprodukować 1 kg mięsa, potrzeba średnio 20 tysięcy litrów wody. Produkcja 1 kg wołowiny pochłania aż 50 tysięcy litrów wody. Dla porównania, dla wyprodukowania 1 kg pszenicy potrzeba 1010 litrów wody. I to jest taka pierwsza, właściwie z brzegu statystyka, pokazująca skutki naszego konsumpcjonizmu, skupionego właśnie na mięsie, na nabiale i na jajkach. I oczywiście raporty organizacji międzynarodowych zgodnie potwierdzają, że jeśli stan utrzyma się jeszcze przez kilkadziesiąt lat, po prostu nie starczy nam wody, żeby to mięso wyprodukować. I oczywiście oprócz kwestii wody jeszcze jest kwestia zużycia energii potrzebnej do obsługi maszyn rolniczych zużywanych w ubojniach czy w garbarniach. To jest też kwestia wycinania lasów amazońskich pod uprawę soi. No, oblicza się, że obszar wielkości Polski w ciągu 3 lat jest po prostu karczowany w Puszczy Amazońskiej i tam po prostu zostają oczywiście nieużytki. Wreszcie zwierzęta hodowlane produkują bardzo dużo metanu, który jest gorszy dla efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla 5-krotnie. I summa summarum, po prostu nie jesteśmy w stanie utrzymać produkcji mięsa na tak po prostu w tak dużej skali, jeśli nie chcemy po prostu liczyć się z wielką katastrofą.
Tutaj właśnie są oczywiście różne opcje rezygnacji z jedzenia mięsa. I to jest wegetarianizm, semi-wegetarianizm, czyli ograniczenie jedzenia mięsa, na przykład jedzenie mięsa raz czy dwa razy w tygodniu, korzystając z lokalnego dostawcy mięsa i zwierząt, które są hodowane w godnych warunkach, bo oczywiście tutaj nie dotykamy w ogóle tej sfery warunków, w jakich przebywają zwierzęta, w jakich są transportowane i czy mamy prawo w ogóle to robić. Na końcu łańcuszka właśnie jest weganizm, jako ta opcja najzdrowsza, czyli po prostu jedzenia tylko roślinnych produktów. I jeszcze warto wspomnieć o friganizmie, który jest dosyć nowym pojęciem w Polsce. Friganizm jest antykonsumpcyjnym stylem życia i sprzeciwia się przede wszystkim marnowaniu żywności. I ludzie, którzy są frikanami, po prostu używają jedzenie usuwane głównie przez wielkoformatowe sklepy. Jedzenie, które jest kwalifikowane jako niezdatne do spożycia, natomiast jest odrobinę uszkodzone lub po prostu po terminie przydatności do spożycia oficjalnej. I w związku z tym w ogóle nie robią zakupów, tylko po prostu zaglądają do śmietników. Jest to oczywiście no bardzo taki dosyć kontrowersyjny ruch, ale frigan nie brakuje w Polsce. Także no, dieta roślinna jest naszą przyszłością, jeśli chcemy myśleć o bezpieczeństwie planety. I to, o czym też wspomniałeś, Kosiu, to się wiąże z pytaniem oczywiście o to, czy będziemy dalej dążyć do tego, żeby utrzymywać system gospodarczy w takiej formie, w jakiej on istnieje. To znaczy, licząc na to, że będziemy bardziej zaawansowani technologicznie, że potrzebujemy więcej, że potrzebujemy szybciej. Już dzisiaj widzimy ruchy, które pokazują, że tak nie jest i że nie możemy mierzyć jakości życia ciągłym wzrostem PKB. A tutaj chciałabym też Państwu zadać pytanie, ponieważ już musimy przechodzić do clou naszego spotkania, czyli do tych działań ekologicznych podejmowanych w bibliotekach. Chciałam Państwu zadać pytanie o to, jakie działania ekologiczne podejmują Państwo w swoich bibliotekach. I tutaj mam na myśli zarówno to, co się dzieje dla czytelników, ale też to, co robią Państwo dla siebie, żeby po prostu wykonywać pracę w zielony sposób. Tu jeszcze przytoczę kilka wypowiedzi, że widzę, że pani Izabela napisała, że materiały na zajęcia z ekologii dla dzieci można znaleźć na stronie ekopaka.org. A pani Karolina wspomina też przy okazji tego, o czym Gosiu mówiłaś, o food sharingu i jadłodzielniach, czyli lodówkach społecznych. Widzę już pierwszą odpowiedź dotyczącą działań. Zakładamy łąkę kwietną przed biblioteką. Super. Świetny przykład. Super. Mamy warsztaty recyklingowe. Inna biblioteka ma dystrybutor wody pitnej z sieci. Pani Sabina mówi o warsztatach ekologicznych z plastyki prowadzonych w trakcie wakacji. O, płyta winylowa używana jako zegar, czyli ten reuse, czyli ja bardzo chcę to zobaczyć. Poprosimy o zdjęcie płyty winylowej jako zegaru, jeśli jest to możliwe, Panie Mateuszu. I warsztaty dla dzieci z ekomropotów. To poprosimy o naszą prezentację. Okej, okay. I podzieliłyśmy sobie tutaj te działania na te, które podejmujemy na co dzień i też na te, które dotyczą organizacji wydarzeń. Jeżeli chodzi o te nasze codzienne działania, to jesteśmy troszeczkę uprzywilejowani ze względu między innymi na rowery. Tak, rower cargo, to jest właśnie widać na zdjęciu ten rower, to jest Urban Arrow Family, dwukołowy, on jest wyposażony w siedzenia dla dzieci, w pasy bezpieczeństwa i w elektryczne wspomaganie. I ten rower podarował nam, czy użyczył właściwie do użytkowania, Gdyński Wydział Dróg i Zieleni. I drugi taki rower mamy na użytek naszego działu, ponieważ używamy go jako rower
do Book Crossingu jako mobilną bibliotekę. A ten pierwszy mogą pożyczać nasi czytelnicy. Tak, dokładnie. Ten rower jest usytuowany w Bibliotece Chylonia na ulicy Opata Chatkiego w Gdyni. Jakby ktoś był w Gdyni. Dokładnie, bo turyści też często o niego pytają. Zresztą drugi taki rower też jest przy Urzędzie Miasta w Gdyni. I aby użyć go zupełnie nieodpłatnie przez 7 dni maksymalnie, wystarczy okazać kartę do kultury lub metropolitalną kartę mieszkańca i wykorzystać formularz do logowania, który jest na stronie wskazanej w bibliotece. Można to znaleźć na naszej stronie internetowej i po prostu korzystać z tego roweru na co dzień. A my właśnie przewozimy książki i promujemy czytelnictwo, nie jeżdżąc samochodem, tylko poruszając się rowerem po terenie Gdyni. Rzeczywiście on też do tego był wykorzystywany, bo jest ten rower z napędem elektrycznym, więc tak naprawdę jazda nim to przyjemność, ale też przyłączyliśmy się do akcji Do pracy jadę rowerem, no i dzięki tej akcji dostajemy na przykład śniadania rowerowe, ale również różne profity ma z tego instytucja. Mniej plastiku to jest takie zagadnienie, które sobie też wpisałyśmy jako bardzo ważne, ponieważ ograniczamy plastik w biurze, ale ograniczamy go również w bibliotekach. Dokładnie. Zrezygnowaliśmy z obkładania książek w plastik, już tego nie stosujemy. I zainwestowaliśmy w dzbanki filtrujące, żeby nie kupować wielu butelek wody, zwłaszcza latem, kiedy jest ciepło i wiadomo, że tej wody zużywa się bardzo dużo. I oczywiście przygotowując nasze gadżety promocyjne, również staramy się, żeby to były rzeczy, które nie niszczą się po kilku użyciach i są z ekologicznych materiałów. Na zdjęciu widać nasze kubki biblioteczne, ale też staramy się, żeby używane przez nas torby były papierowe. No, nie kupujemy plastikowych długopisów. Zorganizowaliśmy też w kilku filiach takie miejsca wymiennikowe dla toreb. Każdy może zostawić swoją torbę, czy płócienną, czy nawet plastikową, żeby inna osoba mogła jej użyć i po prostu nie nosić ze sobą bardzo wielu foliowych, jednorazowych siatek. I czytelnicy bardzo chętnie korzystają z tej wymiennikowni. Gadżety to jest taki newralgiczny punkt. Nie wiem, czy jest też ktoś z Państwa, kto zajmuje się marketingiem. Oczywiście my chcemy się pokazać z jak najlepszej strony jako biblioteka, więc wybieramy produkcję tych gadżetów, natomiast produkując je właśnie, tak jak Gosia wspomniała, stawiamy na to, co no, potencjalnie szkodzi najmniej i będzie po prostu użyteczne. W takiej naszej codziennej pracy zwracamy też uwagę na to, i to jest z korzyścią pewnie ekonomiczną, ale też przede wszystkim z korzyścią środowiskową, na to, żeby jak najmniej zużywać plastiku, to znaczy kiedy na przykład pakujemy coś w gumki recepturki, co trafia do filii, to później prosimy bibliotekarzy o to, żeby nam te gumki jednak zwracali raz na jakiś czas. U podstaw takiej bardzo ekologicznej biblioteki leży oczywiście projekt samego budynku. Wiemy, że no nie każdy może z tego skorzystać, bo dysponujemy pewnymi budynkami i możemy je tylko ulepszyć. Natomiast faktycznie takie ekologiczne budynki rozpoczynają się od projektowania przestronnych, przeszklonych też pomieszczeń, gdzie wpada światło słoneczne, żeby po prostu nie musieć doświetlać tych pomieszczeń non-stop. Montuje się panele słoneczne i używa oczywiście materiały, które są przyjazne środowisku. To powiem o łąkach, bo któraś z bibliotek też wspomniała o tym, że będzie miała łąkę kwietną przed swoją biblioteką i to jest absolutnie fantastyczne. Bardzo mi się w ogóle podoba ta moda na łąki kwietne. Łąki kwietne, które stoją troszeczkę w opozycji do koszenia trawy. Na pewno na Państwa osiedlach może jeszcze Państwo zauważają, że czy spółdzielnie mieszkaniowe, czy instytucje zajmujące się zielenią w mieście koszą trawę
bardzo krótko przy ziemi. No to badania naukowe wskazują na to, że jest to po prostu niekorzystne dla wód gruntowych, ponieważ przez tę krótką trawę no bardzo łatwo promienie słoneczne powodują wysychanie tej ziemi. Też ta krótko skoszona trawa jest po prostu po upływie kilku godzin żółta. Więc nie wygląda to atrakcyjnie, ale też przyczynia się do tego, że temperatura w miastach jest wyższa, a wody gruntowe wysychają, więc rzeczywiście utrzymanie takiej łąki kwietnej to jest po prostu jakieś zbawienie dla gleby, a już widzieliśmy w zeszłym roku i dwa lata temu, że w niektórych miastach zabrakło wody pitnej, więc wody w kranach, więc rzeczywiście jest to o tyle istotne, że każde drzewo czy każda taka połać łąki wpływa na utrzymanie temperatury i na utrzymanie odpowiedniej wilgotności i w konsekwencji też na nasz komfort życia. Oczywiście i też ekolodzy podkreślają, że trawa, która dojrzeje i wykłosi się i która nie zostanie skoszona na zimę, jest też po prostu źródłem pożywienia dla ptaków, które przez całą zimę mogą jej używać jako spiżarnie. Zatem no, jest to ważne również dla zwierząt. I przechodząc do następnego punktu, czyli book crossingu, który oczywiście większość bibliotekarzy zna i stosuje od wielu lat, czyli dawanie drugiego życia książkom. I są to punkty oczywiście zarówno w bibliotekach, jak i na terenie miast. Jak zresztą sama idea biblioteki mówi o tym, żeby jedna książka była używana wiele razy i przechodziła z rąk do rąk, czyli po prostu takie uwalnianie książek, które promujemy na różne sposoby. Okej, widzę, że tak nam zostało około 7 minut, 6 nawet naszego gadania, więc musimy trochę przyspieszyć, żeby też Państwu dać pole do pytań i do wypowiedzenia się. Jeżeli chodzi o organizację wydarzeń, między innymi kładziemy duży nacisk na to, żeby współpracować z tym, co jest lokalne. To jest bardzo fajne z perspektywy wspierania i małych biznesów, i lokalnych biznesów, i swojego miasta, ale też oczywiście wpływa na to, że na przykład skracamy łańcuch dostaw. Organizując wydarzenia, my korzystamy na przykład z lokalnych księgarni, wybieramy drukarnię, która jest niedaleko, o ile oczywiście inne kryteria też na to pozwolą, ale też organizując na przykład catering, stawiamy na sezonowe produkty, czyli te, które nie musiały do nas dotrzeć z drugiego końca świata, więc ich ślad węglowy jest oczywiście mniejszy. Też jeśli chodzi o organizowanie już konkretnych wydarzeń, które promują postawy ekologiczne, oczywiście takie, które Państwo też już wymieniali, czyli na przykład wymiany roślin, ubrań, czy warsztaty z szycia woreczków na owoce, czy nawet promowanie jedzenia chwastów, bo chwastożarty też ostatnio są bardzo popularni. I są to również większe projekty, takie na przykład jak w Gdyni lipcowe Gdynia Design Days, które ogólnie były dedykowane planecie i różnym niedoborom, które mogą nas czekać, między innymi właśnie niedoborom wody. I myśmy zorganizowali tam dwa spotkania z panią Martą Sapałą, która napisała książkę Mniej intymny portret zakupowy Polaków. I rozmawialiśmy właśnie o tym, jak zmniejszać konsumpcję, co jest nam niezbędne w życiu, a co niekoniecznie i jak w ogóle wyjść z tego błędnego koła kreowania kolejnych potrzeb przez marketing. I drugie spotkanie dotyczyło właśnie mody etycznej. Spotkaliśmy się z panią Anią Gemmą, autorką bloga o tym samym tytule, Ania Gemma, i rozmawialiśmy o etycznych markach z Polski, jak możemy wyszukiwać firmy, które działają, promując zrównoważoną produkcję ubrań. I to jest taki po prostu pierwszy z brzegu przykład wydarzeń, które można w bibliotekach przeprowadzać, czyli szukać takich inicjatyw, które tą ekologię promują i przyłączać się do tych spotkań. A jeszcze... Ich oczywiście jest dużo więcej i my bardzo je rekomendujemy, bo one też się cieszą super popularnością, więc tutaj frekwencja powinna jak najbardziej dopisać.
Tak. I też nasz projekt, który realizujemy z Hanią, to jest projekt Czytaj i działaj, reportaż jest o tobie. I właśnie niedawno mieliśmy okazję przeprowadzić dwuczęściowe wydarzenie. Pierwsze z nich to była debata i tutaj oddam głos Hani. Jeszcze tylko dodam, że tak naprawdę jest to projekt, który napisałyśmy z myślą o reportażu, czyli literaturze niefikcjonalnej, no ale to jest literatura, która porusza właśnie bardzo ważne społecznie tematy i takim chyba podstawowym jest właśnie kryzys klimatyczny. Zorganizowałyśmy pierwszą część w dwóch częściach, to znaczy pierwsza była debata, w czasie której zaprosiłyśmy dwóch reportażystów podejmujących temat ekologii, między innymi Stanisława Ubińskiego i Katarzynę Boni i jednego eksperta. Naszą ekspertką była profesor Julia Fiedorczuk. I następnego dnia zaprosiliśmy na warsztaty roślinne do Biblioteki Śródmieście. Tutaj właśnie na prezentacji widać zdjęcie z tych warsztatów. Faktycznie biblioteka niesamowicie się zazieleniła tego dnia, ponieważ zaprosiliśmy architektkę krajobrazu, panią Sylwię Wronę, którą widać na zdjęciu z lewej strony. I to jest autorka bloga Zielona Wrona. Przyjechała z sadzonkami roślin miododajnych, bylin miododajnych i razem z czytelnikami zakładaliśmy taki mini ogródek w drewnianej skrzynce i robiliśmy również poidełko dla pszczół, pokazując już konkretnie, jak można dosłownie w kilka godzin zrobić coś dla natury i wspomóc po prostu wszystkie pszczoły i inne pożyteczne owady. I coś dla siebie, bo to po prostu też ładnie wygląda. Dokładnie. Okej, szybkie słowo o księgozbiorze, bo to jest oczywiście od Państwa, na pewno tutaj mamy bibliotekarzy pracujących w filiach, od Państwa zależy, jak ten księgozbiór będzie wyglądał. Nie dam rady powiedzieć o wszystkich książkach, ale tutaj chciałam bardzo, bardzo Państwu polecić przede wszystkim Nadzieję w mroku Rebeki Solnit. To jest książka, która pokazuje, że już wcześniej, w przeszłości, różne ruchy społeczne, których istnienie wydawało się bezsensowne, zyskiwały jednak poparcie, przyciągały coraz więcej osób i koniec końców chociaż wyrastały czasami od działań jednej osoby zdeterminowanej, to rzeczywiście to gdzieś zarażało. Ono podaje przykłady między innymi walki o prawa osób ciemnoskórych czy walki o prawa kobiet. Coś, co jeszcze pewnie na początku XX wieku, a w przypadku ciemnoskórych nawet w latach 60. i 70. XX wieku wydawało się nieprawdopodobne, no w tej chwili jest już jakąś normą, do której jeśli nawet nie wypełniamy jej w pełni, no to chcemy do niej dążyć. Nie zdążę Olgi Ditkiewicz, to jest książka z kolei dotycząca wykluczenia komunikacyjnego, czyli niemożliwości korzystania z transportu publicznego w wielu regionach Polski. Książka o śmieciach to nowość Stanisława Ubieńskiego. No i jeszcze tutaj Patyki Badyle, bardzo ciekawa rzecz, z niezwykłą czułością napisana przez biolożkę, zresztą nominowana w tej chwili do Nagrody Literackiej Gdynia. I wkleiłam tutaj też trzy książki naukowe i bardzo Państwu polecam właśnie Epokę Człowieka, Retorykę i marazm antropocenu, w którym profesor Bińczyk, autorka tej książki, bardzo, bardzo dokładnie analizuje różne zagadnienia, które wiążą się z tym, że mówimy o istnieniu w nowej epoce. Kładzie też nacisk na przykład na to, żeby wybierając polityków, wybierając tych, dla których wartością jest życie i dobrostan człowieka, rozumiany nie tylko pod względem ekonomicznym. Do bibliotek oczywiście możemy też zamawiać gazety, magazyny, które niekoniecznie muszą mieć w swoim tytule eko, żeby tak czytelników na pierwszy rzut oka nie odstraszać może radykalnymi treściami, ale takie tytuły właśnie jak tutaj widać Znak, Tygodnik Powszechny czy Pismo, ale też Polityka czy magazyn non-fiction albo nawet Zwierciadło, czyli takie opiniotwórcze, kulturalno
społeczne magazyny, które przemycają treści, znaczy przemycają, właściwie promują treści ekologiczne i tego właśnie, tych wszystkich zagadnień skupionych właśnie wokół zagadnień zero waste i less waste, czyli służących do ograniczania konsumpcji i zmniejszenia produkcji ilości śmieci i ochrony środowiska również. I chyba to jest już czas, kiedy mogą Państwo wpisywać swoje pytania. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Widzę, że Pani Martyna się do nas dołącza. Tak, ja Państwa zachęcam do tego, żeby wpisywać pytania i przypominam, że aby to pytanie nam się pojawiło jako pytanie, to wpisując je na czacie należy kliknąć przed wysłaniem pytania w ikonkę znaku zapytania. Wówczas ta ikonka się podświetli na niebiesko. Czekamy na pierwsze pytanie. Widzę, że już są tacy uczestnicy, którzy zaczynają wpisywać. A ja wykorzystam tą chwilę i zadam Paniom takie pytanie, które mnie nurtuje, bo ja pracując w organizacji pozarządowej i realizując różnego typu projekty, też często zamawiamy różne gadżety, które chcielibyśmy, żeby służyły uczestnikom tych projektów. Ale też nie zaśmiecały świata. I ciekawa jestem, jakie gadżety produkuje Biblioteka Gdynia, poza kubkami, które zobaczyliśmy na prezentacji. No my mamy między innymi torby bawełniane, które no są chyba bardzo dobrej jakości dzisiaj właśnie. Nie mam jej przy sobie, ale przyniosłam dzisiaj rzeczy w tej torbie, więc sama jej używam. Produkujemy kubeczki, produkujemy też skarpetki. I skarpetki, oczywiście. Więc stawiamy na takie rzeczy, które nie będą tylko po prostu gadżetami, które użyje się raz albo wcale, ale też coś, co będzie użyteczne i bardzo staramy się, żeby to wyglądało ładnie. Nasze skarpetki niedługo będzie można zobaczyć na naszej nowej stronie internetowej. Ja nawet mam je pod ręką, mogą Państwo sobie zobaczyć. Są różne kolory z patternem Biblioteki Gdynia, także mamy i dla kobiet, i dla mężczyzn osobne rozmiar, także będą w sprzedaży, właściwie już są w sprzedaży w naszych filiach, także to taki starałyśmy się, żeby one nie były pakowane w plastik, więc mają po prostu papierową etykietkę. A teraz mi jeszcze przychodzi do głowy rozwiązanie w postaci na przykład butelek, wielorazowych butelek na wodę, na przykład butelek filtrujących, ale też butelek szklanych, bo wydaje mi się, że to bardzo użyteczny gadżet. My jeszcze go nie mamy. Ale może w przyszłym roku. Można oczywiście na tym nadrukować swoje logotypy, więc być może to też dla Państwa będzie jakąś inspiracją. Pojawiło się pytanie. Pojawiła się natomiast wypowiedź pani Magdaleny, która pisze o projekcie, który jest, zdaje się, że realizowany w Poznaniu i nazywa się Biblioteka Pomysłów. I elementem tego projektu jest zamówienie budki lęgowej dla ptaków. W ten sposób też biblioteka może się włączać w działania proekologiczne. To jest w ogóle super, bardzo mi się podoba ten pomysł. I Myślę nawet, znaczy nie mogę jeszcze nic powiedzieć na 100%, ale już zainteresowaliśmy się tym tematem w kontekście jeżyków, które stały się super bohaterem tego lata, ponieważ jeżyki zjadają bardzo dużo owadów, znaczy komarów. I dlatego budki właśnie lęgowe dla jeżyków są instalowane na terenie całej Polski, głównie w dużych miastach, żeby właśnie tym komarom zapobiegać, tej pladze komarów. I też chcemy to zrobić, oczywiście czekamy na różne decyzje, które po prostu są związane z pozwoleniem na zamieszczenie takiej budki, bo budynki należą do konkretnych spółdzielni i musimy po prostu dostać pozwolenie, natomiast faktycznie jest to fantastyczna po prostu idea, żeby tym ptakom pomagać. Ja zachęcam Państwa do zadawania pytań, bo to jest taka okazja, żeby na żywo trochę jednak porozmawiać z naszymi dzisiejszymi prelegentkami. W związku z tym, jeżeli są Państwo ciekawi, co się dzieje w Bibliotece Gdynia, albo gdzie Panie szukają pomysłów na różne działania proekologiczne, to zachęcam, żeby to pytanie zapisać na czacie. A ja mam jeszcze taką prośbę do Pań, gdyby mogły Pani opowiedzieć o jakimś jednym z warsztatów,
których Pani wspominały, które się dzieje w Bibliotece Gdynia, być może takim adresowanym do dzieci, jeżeli takie są. Trochę więcej szczegółów, bo idea zawsze słuszna i fajna, ale tak naprawdę to, co ciekawi często uczestników webinariów, to jest to, jak w praktyce zorganizować takie wydarzenie. Powiem może o Mieście Słowa, który to jest festiwal towarzyszący Nagrodzie Literackiej Gdynia i który my współorganizujemy. I tutaj na przykład, oczywiście prowadząc jakieś działania dla dzieci, bardzo stawiałyśmy na to, żeby działo się to między innymi wokół ekologii, wokół zrównoważonego rozwoju, ale też wokół równości ludzkiej, międzygatunkowej. I korzystałyśmy między innymi, inspirowałyśmy się takimi źródłami jak wydawnictwo Dwie Siostry, które wydaje fantastyczne książki, więc one się oczywiście, warsztaty wokół kilku z tych książek oczywiście się pojawią, ale teraz mi jeszcze przychodzi do głowy, że zaprosiliśmy między innymi, chyba już mogę o tym mówić, bo dzisiaj jest ogłoszenie tego programu, zaprosiliśmy między innymi Roxanę Jędrzejewską-Wróbel. Kiedy omawiałyśmy, jak będziemy te warsztaty przeprowadzać, to udało nam się na przykład znaleźć kilka alternatywnych rozwiązań na zastosowanie różnych produktów. To znaczy pani Roxana wyobrażała sobie, że zrobimy, po pierwsze będziemy sklejać serca, a po drugie zrobimy słoiczki na dobre uczynki i w tych słoiczkach miały być kuleczki. Ale koniec końców zdecydowałyśmy, że to będą muszelki. Więc też wykorzystując to, co się dzieje gdzieś dookoła i to, co możemy po prostu w łatwy, ekologiczny sposób znaleźć i co nie stanie się później śmieciem, który nigdy się nie rozłoży, bo oczywiście muszelki się kiedyś rozłożą, kiedy już nie będą potrzebne. Zrezygnowałyśmy też z brokatu. Zamiast brokatu będziemy używać konfetti z liści. Ale proszę nie ogołacać drzew wokół siebie. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. W międzyczasie pojawiło się pytanie o fundusze. Czy istnieje jakiś fundusz, który pozwoli, aby można było takie działania realizować w bibliotece? Pyta pan Gracjan. No my tutaj, pisząc nasz projekt dotyczący literatury, wspierałyśmy się po prostu na funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast robiąc też research do tego webinarium, udało mi się dotrzeć do informacji, że zarówno FRSI prowadzi różne działania w tym kierunku, jak też są to różne podmioty prywatne, to znaczy na przykład Bank Santander miał taki fundusz, który przeznaczał na dofinansowanie jakichś przyjaznych zielonych skwerów przed biblioteką, więc też można było z niego skorzystać. No krótko mówiąc, warto przeglądać i szukać takich opcji, ale warto też tak myślę, że w te projekty, które nie są przypisane stricte ekologii, że warto jednak je w jakiś sposób przemycać albo przynajmniej starać się, żeby to, co będziemy robić, no było jak najmniej szkodliwe. Tak, i często, jeszcze tylko dodam, że często biblioteki szukają lokalnych grup, które często nieodpłatnie prowadzą warsztaty, na przykład, żeby się wypromować, czy po prostu, żeby w konkretnej dzielnicy mieszkańcy o niej usłyszeli. I na przykład w Bibliotece Chylonia były warsztaty prowadzone przez grupę Pasja Nitki i to było właśnie szycie woreczków na warzywa, ale też wcześniej warsztaty robienia ekologicznych kosmetyków, więc czasami jest to kwestia umowy barterowej i właśnie takich lokalnych kontaktów, z których też zawsze warto korzystać. Tak, i ja wspieram to, bo wydaje mi się, że też jakby warto się posiłkować współpracą z wieloma organizacjami pozarządowymi, nawet nie takimi dużymi ogólnopolskimi, ale małymi, lokalnymi, działającymi w danej gminie czy w danym powiecie, bo często one również z takich współprac jakby powstają pomysły, a też są to organizacje, które korzystają ze środków zewnętrznych, w związku z tym tą barierę poszukiwania zewnętrznego finansowania już jakoś przeszły i być może wówczas łatwiej jest znaleźć źródła
realizacji takich projektów. Pojawiają się kolejne pytania. Pytanie, gdzie szukają Panie pomysłów? Już wcześniej padło, trochę Panie na to pytanie odpowiedziały. Jeżeli przyszło coś Panią do głowy w międzyczasie, to poproszę o uzupełnienie. Gosia? Ja bym użyła słowa wszędzie, co po prostu to jest faktycznie bardzo szerokie pojęcie, bo takich inicjatyw proekologicznych jest teraz bardzo wiele i można po prostu inspirować się działaniami nawet nie tylko organizacji jakichś, ale po prostu pojedynczych ludzi i również autorów, którzy często nie tylko piszą właśnie o tych kwestiach, ale również przy okazji działają w tym kierunku. Także to faktycznie jest research, no tak bym powiedziała, i ciągłe szukanie w internecie i w ten sposób zdobywamy inspirację. A ja bym też dodała, że w ogóle planując jakiekolwiek działania, to też zwracamy uwagę na to, w czym my chciałybyśmy wziąć udział, to znaczy na to, żeby te działania po prostu były w jakiś sposób użyteczne. I teraz mi jeszcze przychodzi do głowy, że na przykład myśleliśmy jakiś czas temu i być może to też zrealizujemy o warsztatach konserwacji rowerów. Mówię o tym, bo oczywiście to w jakiś sposób no, nie wiąże się bezpośrednio z literaturą, natomiast biblioteki już teraz są tak wielowymiarowymi instytucjami kultury, że takie działania też podejmujemy. No i jednocześnie wydaje się to o tyle użyteczne, że po prostu sprzyja temu, by na przykład na ten rower częściej wsiadać i też produkować mniej dwutlenku węgla, czy mniej zanieczyszczeń. I ostatnie pytanie, bo na tyle nam jeszcze starczy czasu. Pytanie pani Anny. Czy poleciłyby Pani jakieś ciekawe aplikacje mobilne, które można wykorzystywać w życiu codziennym bądź podczas warsztatów z dziećmi? Ja chyba nie potrafię odpowiedzieć z marszu na to pytanie, bo też nie zajmujemy się, ale widzę, że tutaj ktoś podsuwa już, pani Katarzyna podsuwa już odpowiedź na to pytanie, ale my nie prowadzimy na co dzień warsztatów z dziećmi na bieżąco i bardziej się tym zajmują bibliotekarze i po prostu proponuję, że bardzo prosiłabym o maila od pani Anny i myślę, że w ciągu 2 dni będziemy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. A okazuje się, że w naszym dzisiejszym webinarium bierze udział prelegentka, która wystąpi na kolejnym webinarium w sierpniu, Ewa Szabat. I Ewa właśnie napisała na czacie, super, że o aplikacjach będziemy między innymi właśnie rozmawiać podczas webinarium 19 sierpnia, więc już teraz serdecznie Państwa na nie zapraszamy. My też zapraszamy i chyba dołączymy, żeby się czegoś nauczyć. Dokładnie. Jest godzina 11:59, za chwilę się kończy czas naszego webinarium. Ja jeszcze raz powrócę do slajdu, gdzie Panie się dzielą kontaktami do siebie, gdyby ktoś z Państwa chciał nawiązać taką relację i o coś dopytać. I jednocześnie jakby przypominam, że nagranie tego webinarium pojawi się w ciągu kilku dni na kanale YouTube, na playliście 12 miesięcy tematycznych z labib.pl. Link do tego webinarium będzie również dostępny oczywiście na portalu labib.pl, w związku z tym zachęcam, żeby tam zaglądać. I ponownie zachęcam do tego, żeby opisywać swoje doświadczenia związane z edukacją ekologiczną i byciem ekologiczną biblioteką na portalu Labib i tym samym brać udział w konkursie Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody z labib.pl, a przypominam, że można wygrać czytniki e-book, idealne na wakacje, żeby wziąć do walizki. Bardzo Panią dziękuję. To było bardzo inspirujące webinarium, cudownie opowiedziane i cudownie również zilustrowane. Państwu również dziękuję za udział i zapraszam, tak jak już wspomniałam, na kolejne webinarium, które już 19 sierpnia. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy serdecznie.